Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Call of Duty Warzone. I moi drodzy, tak naprawdę mija miesiąc od momentu, w którym Warzone miał swoją premierę. Warzone, w którego zagrało już ponad 50 milionów osób, 50 milionów graczy, co wydaje mi się, że jest bardzo fajnym wynikiem. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ta bariera pieniężna została zlikwidowana, no i gra jest po prostu za darmo. Także moi drodzy, bardzo serdecznie zachęcam do ocenienia materiału najlepiej łapką w górę, jeżeli podoba wam się Warzone, oraz do zasubskrybowania kanału. Większość z was ogląda, nie subskrybuje. Jeżeli nie subskrybujecie, a wam się podoba, śmiało, nic się złego nie stanie. Gameplay, który dzisiaj zobaczycie, będzie w całości nagrany z najnowszego eventu, który wyszedł parę dni temu, czyli snajperki oraz strzelby. Generalnie jedyne, co można było podnosić z ziemi na mapie, to właśnie karabiny snajperskie, samopowtarzalne, jak i bolt action oraz strzelby na blisko, na troszkę dalej. Generalnie nie można było nawet ze sklepów z zaopatrzeniem prosić sobie o zrzuty, także gameplay różnił się dosyć drastycznie. Nie do końca, bo dalej mieliśmy karabiny snajperskie, więc spokojnie można było walić na daleki dystans albo opanowywać pewnego rodzaju wyższe piętra niektórych dachów, generalnie wszystkich, aczkolwiek grało się troszkę inaczej, fajnie, ciekawie. Pod koniec tego materiału na pewno zobaczycie kawałek gameplayu live. Z drugiej strony przepraszam was trochę za mój głos, ale mam coś z zatokami, co na pewno słychać. Postaram się zrobić z tym jakiś porządek. Moi drodzy, przez ten miesiąc wydaje mi się, że też u mnie się sporo zmieniło, bo Warzone stał się grą, w którą gram również poza pewnego rodzaju moimi, w cudzysłowie, obowiązkami jako youtubera czy streamera, bo gram poza nagrywaniem tak naprawdę. Jest to jedna z niewielu gier, odkąd pamiętam, która sprawiła, że po prostu nie czuję pewnego rodzaju obowiązku, tylko gram, bo naprawdę mega, mega przyjemnie mi się gra. I to nie jest kwestia tego, że w inne tytuły gra mi się mniej przyjemnie, ale na inne tytuły czasami, gdy gram, od razu nastawiam się z myślą o nagrywaniu. Tutaj niekoniecznie zawsze tak jest. I wydaje mi się, że po części ma to jakieś głębsze uzasadnienie w tym, w jaki sposób Warzone został zaprojektowany, w jaki sposób on wyszedł, ale jest jedna rzecz, która skutecznie może nas wszystkich od grania w Warzone odciągnąć, o ile w końcu nie zrobi się z tym porządku. Mowa konkretnie o cheaterach, bo tych ostatnio na serwerach jest wprost zatrważająca ilość i ostatnio, z tego co wierzyć Activision i Infinity Ward, zostało zbanowanych ponad 70 tysięcy kont, co nie zmienia faktu, że ogólna ilość i tendencja posiadania cheatera na serwerze jest zdecydowanie zwyżkowa. Bardzo często już to są takie cheaty, to są tacy ludzie na takim poziomie odpalenia, że w żaden sposób nawet nie próbują się z czymkolwiek kryć. Ewidentne aimlocki, ewidentne speedboty, wallhacki, wszystko generalnie, co tylko dusza zapragnie, jest czasem w Warzone obecne. Dlatego oczywiście było to w jakiś sposób do przewidzenia, biorąc pod uwagę grę free-to-play, ale też do przewidzenia było to, że gdy mamy grę free-to-play, to wypadałoby mieć jakiegoś dobrego anty-cheata, czego Activision, jak dobrze wiemy, od lat raczej nie posiada. To jest w tym momencie główna rzecz, nad którą Activision powinno pracować i jak najszybciej przede wszystkim wdrożyć te różne zmiany. Oczywiście fajną rzeczą są też różne zapowiadane albo teasowane zmiany na samej mapie, chociażby dotyczące całej zapory, która podobno ma się odrobinę zmienić, ma być po prostu niższa, tak aby nie było takich różnic w wysokości pomiędzy najwyższym a najniższym punktem. Ale aktualnie to właśnie jakiś skuteczny anty-cheat, jakaś skuteczna metoda walki po prostu z tymi cheaterami powinna być tutaj na piedestale najważniejsza. Bardzo dobrą zmianą jest również zablokowanie dużych tych ogromnych trucków, czyli ciężarówek na solo. Jeżeli graliście solo, to powinniście zauważyć, że po prostu ich nie ma, czyli trzeba faktycznie strzelać, a nie jeździć jak w GTA i przejeżdżać wszystkich, także to ewidentnie na plus. Z kolei z drugiej strony jest też pewnego rodzaju kontrowersja wynikająca ze stałej ilości, ze stałego poziomu rzeczy, które można kupić sobie w sklepie. Mianowicie chodzi chociażby o zrzut zaopatrzenia, który na trio, solo czy też czwórkach kosztuje tyle samo, czyli chyba z tego co teraz kojarzę z głowy 10 tysięcy dolarów. I o ile na trio i czwórkach ma to jakieś uzasadnienie, o tyle na solo 10 koła albo generalnie zachowywać te same wartości pieniężne dla wszystkiego na solo, jak i na każdym innym trybie, jest troszkę alogiczne. No wiadomo, że będąc samemu zdecydowanie dłużej zajmie ci uzbieranie konkretnej większej kwoty
na coś, co chcesz kupić. Activision aktualnie ma taką retorykę, w której chce ujednolicić wszystkie wartości, niezależnie od trybu, tak aby tutaj mniej więcej, cytuję, gracze nie mieli problemu z zapamiętaniem, ile co kosztuje w jakim innym trybie, co jest absurdem, bo gracze nie są na tyle głupi, żeby nie potrafić zapamiętać, że na solo coś kosztuje mniej, a na trio i na czwórkach kosztuje więcej. Dlatego to aktualnie jest dziwne, ale podejrzewam, że to będzie na tyle żywy organizm, tak jak całe Call of Duty aktualnie pod względem update'ów, pod względem dodawania różnych trybów, usuwania, zmieniania pewnego rodzaju kwot, tak samo jak już dwa razy były zmieniane kwoty na zrzut zaopatrzenia, no że pewnie będziemy tak naprawdę raczeni jakimiś rozwiązaniami i dopiero po pewnym czasie, jeśli jakieś rozwiązanie się spełni, to zostanie ono wprowadzone na stałe. Także moi drodzy, Warzone generalnie to jedna z lepszych rzeczy, która mnie w ostatnim miesiącu gamingowo spotkała, a na pewno największe zaskoczenie. Dajcie mi znać, czy wy dalej gracie pomimo tego hype'u pierwszego i teraz troszkę opadnięcia tegoż hype'u, a ja was zapraszam na końcówkę gameplayu live. Przypominam, same snajperki, karabiny snajperskie i shotguny. Miłego dnia, miłego oglądania. Pa, pa. O, na TV są. Oznaczam cel. Kąt zmienić, bo to drzewa nie zasłania. Zbity, na TV. Nice. Powalony. Nice. Pięknie. Powalony czy zabity? Powalony. Jest na niższym. Uwaga, wróg tu był. Macie MK2 tutaj? Coś? Mam tu karabin snajperski. Góra. Tam do nich wejść. Nice. I wchodzi i do drugi budynek, tak. Misja zaktualizowana. Przejąć tę pozycję. Wyskoczył chyba. Puszczymy go? Dawajcie. Jestem. Jestem w górze. To też damy. Chodaj w lejce. Poplony. Jeszcze drugi jest. No jest. Both dead. Nice. Ale ten kar z tłumiczkiem sexy brzmi. Dobra, palę ich tam. Dobra. Ja nie potrafię rzucać w granatów. Ile gramek? Z drugiej strony, na ziemi jest. Poleciał. Nie ma już go na górze, spadł. Patrzysz tutaj tą prawą stronę na dole? Tak, patrzę dobra, prawo. Niech to! Kiedy pomóc kroma? Powaliłem jednego. Jeszcze jeden na mnie jeszcze jeden. Widzę. Nie trafiłem, co? Przeładowuję. Jeden po kewie, dobra, zbit. Kurde. Odnoś go, ja was coveruję. Coveruj. Taki. Zbił mnie, dalej jest z lewej. I za chwilę strefa sam. Chodźcie do podejścia. Pusuję, powaliłem go. Ma Claymore. Podjeżdża, na dole jest. Powaliłem go. Dobra, zabity. Plecy. Kuźwa, na dole. Ja pierdzielę. Jest ta durna strzelba. Ktoś pierdzi. Nic nie mam, Boże! Zaktualizowana. Przejąć tę pozycję. Walą do mnie! Ej, no blisko! Kąt tam! Lol! O, plecy dostałem! Kurde. Dobra, ja mam jeszcze gułag. Nice. Dlaczego ja nie mam gułagu? Bo już jest zamknięty. Nie ma, zamknięty jest. Ale jazda. Ten tryb to jest jakaś masakra. Nie mam kewa, masz coś? Nie mam hajsu! Dobra. You're so dead. Ja! Kurde! Gdzie? Na sklepie. Jedna wielka bieganina. Na otwartym polu. Widziałeś. Wiem. Z lewej twojej, no tutaj.
O! Masz nalot. Puścił tu na rynalot, stary. Nie! Dawaj, zrób tylko nalot. To wszystko, czego chcę. Dziugens, nalot zrób! Co robi ty? Jest ten typ! Widzisz, biegnie. Trzeci co biegną, goście. Nice! Aj! Nie! Nie! Ale to był mecz! Wyciągnijcie! Amunicji też. O! Cóż tam się strzela? Berka jest tu. Mam tu karabin snajperski. Trochę in the ass jesteśmy. Jak uciekałem przed tą strefą. Mam tu typa. A zabijasz go? Powaliłem. O, no już dynka od razu zaliczył. Ej, Kromek pod mostem! Okej, wie jeden. Jezu, oni tam w gór strzelają! Kurwa! Te kocie ruchy! Lewo, prawo! Zrobiłem tu jednego. Kuźwa! Tam. Wrób więcej. Zakwidowałem się. Gdzie on wszedł w ogóle? A, dziękujemy. U Jezu, ich tam jest więcej. Zbity. Powalony. Powalony jeden. Tam, z tamtej tak, skały? Tak, z tamtej skały powalony. Strefa ich będzie zjeść, także możecie to wykorzystać, panowie. Uważajcie na obiekt. Po Kevie, drugi. Jeszcze jeden z prawej, tak. Zabij, powaliłem go. Tak, spuszował murek. Jok. Powalony, zabity. Nice. Ale pit. Dojazd robi z góry. Powalony. Bezpiecznie tam jest u was? No, w chuj nie. Nie no, w miarę chyba okej. Ja nie mam kewów żadnych, nie? O, tu kurwa. Sobie camping fest. O, jest jeszcze! Jest! O, nie, no dostał keda! Nie, ale to jest to... Nie. Naprawdę, z czymś takim do Rainbow Sixa, nie? Jak Boga kocham. Naprawdę, to nie.